Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Na dziś przygotowaliśmy dla Was MMA, Grand Prix na żużlu oraz walkę Michała Masternaka w obronie tytułu Mistrza Europy w boksie. Za nami gala KSW 24, na której efektowne zwycięstwo odniósł zawodnik z Poznania, Borys Mańkowski. Zobaczcie, co powiedział nam na chwilę przed wejściem na ring. Borys Mańkowski, dzień przed galą KSW. Miałeś problemy ze zrobieniem wagi przed tą galą? Nie, problemy ze zrobieniem wagi mam tylko, jeżeli chcę schodzić do 70 kg, do 77 nie mam problemów, ponieważ samą dietą zbijam bardzo dużo i pozostaje mi tam tylko z 3 kg, więc te 3 kg to tam naprawdę to jest nic. A jak ocenisz swojego przeciwnika na tle swoich poprzednich rywali, gdzie walczyłeś dla Federacji KSW? No, walczyłem z porządnymi zawodnikami. No, od początku walczyłem z niepokonanym do wtedy, Naruszką. Potem z moim przyjacielem Rafałem Moksem, gdzie stoczyliśmy mocny bój. A wiadomo, że Rafał Moks też przekozak, ponieważ no, choćby dlatego, że zdobył pasem jeden. No a na końcu za slamkiem, czyli obecny mistrz, także porządnych zawodników miałem, no a na taką powiedzmy odbudowę wcale nie dostałem samego przeciwnika według mnie, tylko naprawdę solidny zawodnik, do którego przygotowałem się na 100% i mam nadzieję, że wygram. Chyba można stwierdzić, że właśnie jego ostatnia walka była, zaprezentował się na KSW zaskakująco dobrze. No właśnie, wszyscy myśleli, że przejdzie powiedzmy sobie przysłowiowy leż dla Aslamka, według mnie naprawdę mocny zawodnik. Jakie są Twoje cele? Będziesz walczył usilnie o pas? No jeżeli wygram tą walkę, to następną walkę mogę już mieć o pas, z tego co wiem. Także no, jeżeli będę miał taką możliwość, to wiadomo, że będę chciał się bić, ponieważ będę chciał powiesić sobie pas na ścianie. A planujesz starty przyszłościowo dodatkowo w innych federacjach niż KSW? Szczerze powiedziawszy nie. Jeżeli już, to tylko mogę pójść dalej, a dalej wiadomo, co może być, czyli UFC, ale to muszę jeszcze powiedzmy parę bardzo dobrych walk dać i wtedy myślę, że może gdzieś tam się dostanę. Czyli nie masz póki co sygnałów co do polskiego UFC w przyszłym roku? No nie, jeszcze nie. Dobra, dzięki. A teraz zobaczcie, co o tegorocznym cyklu Grand Prix na żużlu opowiedział nam były żużlowiec, a obecnie ekspert telewizyjny Krzysztof Cegielski. Jakich zawodników in plus można wyróżnić w tym sezonie Grand Prix? No myślę, że przede wszystkim Tai Wufinden. On wyskoczył jak Filip z Konopi. Nikt się nie spodziewał, że będzie jeździł tak świetnie. Miał to być jeden z takich zawodników, którzy od czasu do czasu wygrają wyścig, trochę postraszą, ale myślę, że raczej każdy sobie wyobrażał, że będzie gdzieś tam w połowie tej stawki o tytuł mistrza świata. Nagle zaczął walczyć o tytuł, zaczął być w pierwszej trójce coraz częściej, wygrywał turnieje, jeździł bardzo solidnie i równo. Na koniec skorzystał jakby z kontuzji Emila Sajfudinowa, z którym rywalizował od pewnego czasu już o ten tytuł, więc został sam na polu bitwy i właściwie mimo różnych urazów, które też go nie oszczędzają, stara się jeździć, jeździ świetnie w dalszym ciągu. I w tej chwili nikt mu już chyba nie zagrozi, żeby ten tytuł zdobyć, więc to jest wielki plus tego cyklu. Poza tym myślę, że wszystko jest zgodnie z planem. Oczywiście wielu kandydatów było do medalu, nie każdy sprostał temu zadaniu, ale jeśli popatrzymy na pierwszą ósemkę, to tam nie ma jakichś wielkich sensacji. Właściwie te nazwiska, które są w tej czołówce, można było się spodziewać, że będą. No właśnie, a ktoś szczególnie rozczarował, nie licząc oczywiście tej dużej ilości wszelakich urazów, jakie nastąpiły w tym sezonie? Myślę, że takim zawodnikiem może być Martin Waculik. On w ubiegłym roku był w stanie nawet zwyciężyć jeden z turniejów Grand Prix, a ciągle był w czołówce, kiedy było dane mu startować. On nie był stałym uczestnikiem, zastępował zawodników kontuzjowanych najczęściej, ale spisywał się świetnie i wydawało się, że on pójdzie za ciosem i będzie walczył o tą czołówkę.
od początku sezonu nie układało mu się, nie wiodło mu się zupełnie i właściwie kończy daleko w ogonie, więc to jest na pewno bardzo duży minus. No, gdybyśmy mieli oceniać naszych zawodników, na pewno Krzysiek Kasprzak mógłby startować lepiej i gdyby był w pierwszej ósemce, to nie byłaby żadna sensacja. Nie udało mu się, ale na szczęście w Grand Prix Challenge ponownie nie zawiódł i będzie startował w przyszłym roku w Grand Prix. I Tomek Golob, który w wielu turniejach też na pewno więcej liczył po sobie. Wydawało się, że będzie walczył co najmniej spokojne utrzymanie w pierwszej ósemce, a po cichu liczyliśmy, że będzie walczył o któryś z medali. Poza chyba pierwszym turniejem później wiodło się różnie i te urazy ostatnie spowodowały, że ten sezon Grand Prix może zaliczyć do bardzo nieudanych. Już jutro w Moskwie Mateusz Masternak będzie walczył w obronie tytułu Mistrza Europy. Zobaczcie, co o tej walce sądzi Przemysław Saleta. Najbliższą wielką walką, którą stoczy Polak, będzie walka Mateusza Masternaka z Drozdem przed walką Kliczko-Powietkim. Trener Masternaka, Piotr Wilczewski, twierdzi, że jest zawodnik już kompletny. Jakie jest Pana zdanie? Może coś poprawił od ostatniej walki. Ostatnio rzeczywiście słaba walka była. Prawda jest taka, chyba nie jest kompletny i tak naprawdę właściwie jest naprawdę... Nie wiem, czy oprócz Floyda Mayweathera jest jakiś inny zawodnik kompletny. Ktoś może się pokazać lepiej lub gorzej w którejś tam walce, ale właściwie każdy jest do pokonania. Każdy może mieć też gorszą noc. Natomiast Masternak rzeczywiście potrafi boksować. Do tej pory to, czego mu brakowało przede wszystkim, to walki w półdystansie. On boksuje właściwie wszystko w dystansie, mocno, mocno bije. Natomiast ciekaw jestem, jakby zaboksował z kimś, kto boksuje agresywnie i w półdystansie. Ma Pan jakąś opinię dotyczącą tego akurat pojedynku? Myślę, że Master wygra. To jest Piotr Wilczewski mówi, że to jest bardzo inteligentny zawodnik i to jest niewątpliwie jego atut. Jeśli będzie dobrze przygotowany fizycznie, to myślę, że wybiorą dobrą taktykę, a jeśli okaże się, że coś trzeba w trakcie zmienić, to jest na tyle elastyczny, że to zrobi. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do zobaczenia za tydzień. Cześć!